Cześć wszystkim z tej strony Myszu i witam was po raz kolejny w Vice City. Wow. Policja w tym mieście jest szalona, na serio. Nie mamy za bardzo wyjścia, więc po raz kolejny wybieramy się na misję od naszego braciszka. Cudownego. Przegenialnego. Zobaczmy, co on tam dla nas przygotował ciekawego tym razem. I jestem w pięknym stylu. Tak się wjeżdża w Vice City. No, muszę być na pieszo. Dobra. Victor V, what's poppin', partner? What? What's poppin'? What the fuck are you talking about? Isn't that what you guys say? What's poppin'? I think that must be Lance. What? You got everything sorted? No trouble? Of course. Hey, I was just giving you shit, you know. Yeah, whatever. Great. Here's your brother. What's poppin', baby? You! Lance, what's going on? You're a freaking cop! You think you can mess with Lance T. Vance, you Hey, bum? Chill. Chill? Ooh. Yes. You're right. I am a cop. I was gonna tell you. I need money. I want to work with you guys. I ain't gonna bust you. Not now you ain't. I'm gonna bust you. Let's go. I am going. No proszę. Tego zwrotu akcji nie pamiętałem. Jakiś wózek. Dobra. I lecimy. O. Kurde, cały czas w tym, w radio leci Holy Diva. Nie wiem, czy to nie jest jedyna piosenka w V-Rap. Wybaczcie przerwę, taką nagłą, ale mam do wyjaśnienia małą sprawę. Otóż z niewiadomych przyczyn, gdy dostałem SMS-a, odłączył mi się hub, w który mam wpięty headset, no i aktualnie miałem wpięte PSP. Nie wiem, na jakiej zasadzie to zadziałało. Jakieś widocznie fale zakłócające mój telefon wysłał. W każdym razie hub się odłączył i musiałem szybko spauzować, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko działa i wracamy do gry. Ła! Ściana. Wiecie co? Może ja tak profilaktycznie jednak zrobię jeszcze jedną pauzę i sprawdzę, czy aby na pewno wszystko działa. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, zdaje się, że wszystko gra, także możemy kontynuować. Pięknie się sypią pieniążki. Stop Forbes and drag him out before... Kurde, co za posrani ludzie, się ładują pod koła masowo dosłownie. Aha, bo widzą kasę, no w sumie... W sumie ma to jakiś sens. Forbes, stój, pało! A, przepraszam, to nie jest guziczek służący do cofania. Bujaj! Moje pieniążki. Free money, tak, ja ci dam free money. Stój! Dobra, lecę go wyciągnąć. Spadać, ludzie! Więc co, pakujemy go do skrzynki z tyłu? About this, Lance. It's either this or kill him. What do you think, Forbes? I definitely prefer it this way. We'll let him sweat for a while. We'll be back. You sit tight, buddy. No coś mi się nie wydaje, że będzie siedział. Oj, Lance. Trzeba cię jeszcze wiele nauczyć. Dobra, tu jest kolejny mój biznesik.
I w sumie byłbym za tym, żeby jego też rozwinąć na tak zwany high roller. Bo to tam zawsze troszeczkę więcej pieniążków generuje. A nam się to przyda choćby właśnie na amunicję. 8800, nie stać nas. Nawet na medium venture nas nie stać. Trudno, zatem olejemy to. O, i misja od Forbesa. Choć pewnie dotyczy tylko Forbesa, a nie jest od niego. Pozwólcie, że się napiję. Tym razem mam herbatkę z cytryną. So you want information? And what better source than a cop, right? Hey, Vixie! Great minds think alike. Yeah, fools seldom differ, dipshit. You want info? How about this? There's a dealer's boat mooring up downtown today. The dealer's not the trusting kind, and he'll only meet one-on-one. He's carrying money and coke, and he doesn't believe in bodyguards. Why should we trust you? If I'm lying, genius, I'm a dead man, right? I'll meet this guy, Vic. You can watch over me, and I'll see you down there. W sumie... O Boże, jaka muza. Niby trochę racji w tym jest, jeśli kłamie, no to pójdzie do piachu. Ale to tylko tak w wypadku, jeśli się okaże, że kłamie. Bo jeśli nie wyjdzie to do końca i nie do końca się okaże, że on kłamie, znaczy nie okaże się w to w czasie, no to nas odstrzelą, a on pozostanie żywy. Z tym, że pozostanie żywy, ale pozostanie nadal też skrępowany. Co w sumie jest, no ciężko określić, czy dobrym wyjściem. No widzę. Widzę Lensa, widzę dealera. No idzie i co? Siema. Szału nie ma. Twoja stara dalej się puszcza. Jeb. Aj. Wiedziałem, że tak będzie. I pewnie jeszcze mam go tylko stłuc. Ciągnie go jak szmatę. Po co mu Lens? Zostaw go. Dobra, lecimy. No okej, jesteśmy na miejscu. I co tu się dalej podzieje? Zabiera na ten duży stateczek. Czy ja mam z tej rampy tam wlecieć? Jeśli tak, to się nie uda. Ale kimże bym był, gdybym nie spróbował? Leci... Nie doleci, nie ma grzyba. Zaparkowałem. Ty ja. O Boże, nie, to nie jest ta misja, prawda? Jezu, nie. Chyba kojarzę, co to za misja. Jezu, nie. Jeśli to jest ta misja, którą ja myślę, że to jest, to... będzie bardzo ciężko. Dobra, zróbmy to starym indiańskim numerem. Najpierw sobie najadę na rampę. I dzida. Teraz tylko korekty drobne trzeba wprowadzać i... też chyba nie doleci. A doleciał. Bujaj. Enter the ship to find lands. No staram się.
Kurczę, jest taka właśnie misja na tym statku, że trzeba będzie go oczyścić z jakichś tam, nie wiem w sumie, czy to pracownicy, czy jakaś mafia konkurencyjna. W każdym razie będzie ich tu od zarąbania i mam nadzieję, że to nie jest ta misja. A tu gdzieś powinno być wejście na górę. Ja go nie widzę, a ten frajer się bloczy dosłownie na wszystkim, na czym się da. I na tym, na czym się nie da, też się bloczy. O, tu jest wejście, dobra. Find Lance and rescue him. Ja to zrobię tak. Bo tak będzie szybciej i bezpieczniej. To mi też przypomina misję z GTA Liberty City Stories. I w sumie też jest tam wnętrze statku i to wszystko wygląda bardzo podobnie. Czy ja ich stąd mogę pościągać? Pewnie... No, nie mogę strzelić. Byłem przekonany, że render... Nie chwyci go. Ale okazuje się, że nawet strzelić nie mogę. Co tu jest? Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie ukryta jakaś apteczka czy coś. Wow. Wiedziałem. Nie będzie się bloczyć na ścianie, prawda? Będzie. Fuck. Dobra, lecimy. Omijamy kulę. Ładuj. No. Dobra, pozamiatane. O, jest apteczka. Przydałaby się też kamizelka. To też daj. Nie pogardzę żadną amunicją darmową. No nie tak darmową w sumie. Trochę krwi za nią oddałem. Have a nice day. Dokładnie. No. O, piłę łańcuchową ma. No to tak samo wygląda misja na... w GTA Liberty City Stories musimy uciekać przed cymbałami z piłami mechanicznymi. Spoko. Kontrabandę. Czy ona jest tam? No to ja stamtąd przylazłem, to czemu jej tam nie było? Coś mi się wydaje, że to nie pójdzie tak łatwo. Że jeszcze nas tu zaskoczą, panowie. Brakuje mi w tych wersjach na PSP paska staminy. Bo nie wiem zupełnie, ile mogę sprintować i kiedy znów mogę sprintować. Znaczy, niby mógłbym... wiedziałem. Zostaw framugę, ty łosiu! Niby mogę się dowiedzieć, kiedy znów będę mógł sprintować po tym, że przyjrzę się Vicowi, bo on sapie, póki nie może sprintować, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Czy tu jest noż kuźwa? Spodziewałem się tu bardziej tej kamizelki, no ale no cóż. Okej, collect contraband. Miło, że już jest jasno. Strzelają, a ja nie słyszę skąd strzelają. Dobra, wiem, że mam być na górze. Patrz przed siebie. Wkurza mnie to, że czasami ta kamera się tak powolutku obraca. Czasem ona się momentalnie kieruje na to, na co patrzymy, a czasem... Niu, taki slajd robi. Wkurzające to jest strasznie, bo jednak czasem przydaje się jak najszybciej zobaczyć, co jest przed nami. Dobra, pozamiatani. Tutaj mamy Stasza. Jeden jest chyba nieco niżej.
Tak, jest jeden poziom czy pół poziomu niżej. Boże święty, kamera! Nie wiem, że to jest gra bardzo nie dzisiejsza, ale mimo wszystko jakaś forma kultury jest wymagana. Dobra, gdzie jest? Kurwa mać, słaś. Ta kontrabanda jest na tym poziomie. O co tu chodzi? Jak się tam dostać? Tędy. Hey, dead man. I ostatnia jest tam. Nie mam snajperki zapewne. No nie mam, tylko lornetę. Długa misja, dawno takiej nie mieliśmy. Okej, okay, teraz trzeba jak najszybciej ich aimować i zdejmować. Jak tylko ich złapię w ten. No i nie tego. Tamten biegnie już. Tego, którego zabiłem, jakoś bez problemu złapało. A tego, który teraz biegł, nie mogło dopaść. Pyk. I po zawodach. Dobra, teraz przeskoczyć tu trzeba. Ładnie, teraz... Tam... Wow, 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 wow! Żartowałem. Jakbym się wyładował. Widzimy im tam chyba granata. Nie skacz, ty pało czarna łysa. Dobra, nie będziemy się bawić w granaty. Tylko kulturalnie. No! Dobra. Dobra, gdzie jest tak... No, tu jest. No dobra, teraz musimy się stąd wydostać. I wcale mi się nie podoba to, że nam sugerują do tego celu motocykl. Z racji na niski poziom mojego stanu zdrowia, naszego stanu zdrowia. Kurwa mać. Może dał nas tą kamerą. No ale cóż. Jest to sugestia nie do... odrzucenia, podejrzewam. Teraz to już dostałem pierdzielca od tej kamery, już nie wiem gdzie mam jechać. No, chyba nie tu miałem zjechać. Mimo wszystko. Czy on na to wjedzie teraz? Wjechał, no. Chwała mu za to. No właśnie, pało, kurwa. Wyjątkowo wulgarny ten odcinek. Okej, okay, nawet się utrzymałem, nie wypiździłem się. Wypijmy za to. Hey! Make sure that no one can see it back there. Nice wheels. I was in a hurry. The sooner I offload this coke, the better. Junkie ain't doing my image any favors. Hey, catch you later, bro. Hey, don't mind me, dick. No tak. Zajedźmy zatem do domku, żeby zapisać i trochę się podleczyć. Okej, idziemy dorwać Forbesa. Za to, co próbował nam zrobić. Tak jak mówiłem, niby mógł być martwy za wrobienie nas, ale pod warunkiem, że nas by nie zabili. The burn deal. I know there's a major shipment coming in real soon. I've been to your apartment and I've read your files. Yeah. I was gonna tell you about that. The contact is at the White Stallion's bar. They'll give you exactly what you need. You better not be screwing us. Me? Give me a break. I'm your best buddy.
No nie wiem, ja swoich najlepszych kumpli nie trzymam związanych z torbą na głowie gdzieś w jakiejś norze. Siadaj, Lens. Zdobyłem jeszcze po drodze kamizelkę. Tak, żeby jednak czuć się bardziej bezpiecznie, aczkolwiek całkiem bezpiecznie to się chyba nigdy nie będę czuł. Serio. Kuźwa, jakoś tego nie czuję. Wygląda jak jakiś gay bar dla motocyklistów. No na przykład to, że wszyscy są biali. No właśnie. No! Zmień! Ktoś tu szczelo! Pyk! Pyk, nie, mam was dość w pizdziec. Leżysz, leżysz. Czekał grzecznie, aż przeładuje. Spadaj. No, targetuj. Nie ma co się tłuc na piąchy. Trzeba ich wystrzelać. W pień. I tyle. No mam nadzieję, że metaforycznie, bo ja nie zamierzam mu robić tego, co chcieli nam zrobić w tym barze. Wolol! Pyk, pyk. Kuźwa! Ustawcie się ładnie. Kurry! Czemu on targetuje zawsze tego najdalej? To jest tak cholernie bez sensu. Właś, Lens! No właś! Kurwa, bo jak nas przez ciebie złapią, to nie ręczę za siebie. Spierdzielać z drogi. A Forbesa już pewnie tam nie będzie. Trzeba go było zabić, póki była okazja. No nie gadaj. Na szczęście na tym to daleko nie ucieknie. Chyba. Powinien zlecieć z tego na jednego strzała mocniejszego. No właśnie. I teraz go ładnie cyk. Cyk. Komponujemy go w asfalt. Mimo że jest biały, to stanie się asfaltem. Kurwa, ile można jeździć po człowieku? I znów musiałem przerwać na chwilę, tym razem dlatego, że ktoś się dobierał do drzwi. Dobijał, nie dobierał. Nie wiem, już sam co powiedziałem. W każdym razie ktoś łomotał we framugę, a ja go tworzyłem, to już nikogo nie było. Możliwe, że dzieciaki sąsiadów piłką odbijały i piłka trafiła w drzwi, nie wiem. Dobra, i masz Lens. Właśnie. I know there was something to this big shipment he was talking about, and I'm gonna find out. Later, man. No oczywiście, kolejna bezpieniężna. Jaki mamy czas? Co znowu ciociu? Lens told me he's running things down there.
He's such a good kid. Tak. Czy nam starczy czasu jeszcze na jedną misję? Myślę, że jak to ładnie potnę, to nam starczy. Więc zobaczmy, co tam Lens jeszcze wymyślił. Snitch hitch. Pink. No blue. No white. I'll take all three. Hey, I'll call you back. What's your problem, man? Huh? My problem? My problem is you're gonna have us both killed because you're a moron. I told you not to get us in so deep. Shut up and grow some balls. What, tough guy? What did you say to me? When will you grow a fucking brain? Hello, boys. Mom! Victor, put your brother down. What are you doing here, Mom? I'm cleaning up my act. I'm off the drugs for good. Here we go. Can I get a drink, Lance, honey? Who's that? That's Javier. He's been very sweet to me. Oh, give me a break. I'm tired of your bullshit, Mom. You come here to ruin things for us again. How can you say that? I raised you! Aunt Enid raised us, not you! I'm clean. Give me a chance, Victor. Please? Nah, you can stay with Lance, Mom. What? But I don't want any trouble. I got enough horse shit dealing with him. Vic, we gotta go meet that friend of yours at the airport. What? I'll explain on the way. Mm. Oh, right. You too. Stay out of trouble. Lick me, señora. Jesus fucking Christ. What friend at the airport? This guy is a dealer who's getting out of the business. He's getting us a file about this big shipment coming in. How much is this gonna cost? You gotta speculate to accumulate. We're yuppies now, bro. Nie, 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 Lens, tego nie będziemy słuchać. Wiem, że to jest w twoim stylu, ale nie, nie. Okej, okay, dojeżdżamy na miejsce powoli. Jesteśmy na lotnisku Escobara. I o, musimy przejść przez bramkę, a to znaczy, że zostaniemy pozbawieni całej broni, która powinna się znaleźć tutaj przed wejściem. You're too late, man. I told you, first come, first serve. Man, that was our file! Who did you sell it to? Some dude over at Terminal C. He got a private jet and a private army. I don't think you want to mess with him. We'll see about that! No. Dobra. Nie rozumiem, czemu nam lornetkę zabrali. Przecież to nie jest żadna broń. Ale widocznie jest zbyt metalowa, żebyśmy mogli ją mieć. Dobra. Terminal C. On jest tu po skosie, z tego co kojarzę. Spieprzaj mi z tym radiowozem. No nie do końca o to chodziło. Chodź, Lens. Lens, pało! Żyjesz, prawda? Boże święty. Dobra, w końcu znalazłem drogę, jak tam dotrzeć. Boże święty. Aleś ze mnie ciemniak. O, dobra, zabijemy ochroniarzy tym. O kurde. Lens, biegnij! Dobra, zakończymy na dziś porażką, bo nie mam już czasu za bardzo na kontynuowanie tej misji, powtarzanie jej. Także wybaczcie mi, ale zaczniemy od niej w przyszłym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych przygodach z Vice City.